W dziennym domu seniora panie spędzają codziennie kilka godzin, w czasie których nie tylko integrują się z rówieśnikami, ale także aktywnie spędzają czas. Czy chce wam się codziennie tu przyjeżdżać, kochani? Nie chcę. Wstawać i przyjeżdżać. A jak jestem chora i muszę być w domu, to jestem zła. Naprawdę, że się pani nie spotka tutaj z towarzystwem? Tak, tak. A co sobie jeszcze tutaj robicie fajnego? Co nie robimy. Co nie robimy, to będzie łatwiej wymyśleć. A które zajęcia najbardziej lubicie? Ja prawie wszystkie. Wszystkie? Ja gimnastykę. Bingo. Gimnastykę? Gimnastyka, ale to co nie jest zwykła gimnastyka. A jaka? To jest muzyka, tańce. Muzyką! Tak? Nie jest tak, że tak ćwiczymy. Raz, dwa. Nie, tu się załącza muzykę, boomboxa i jedziemy z tym światem co rano. Od kiedy pan tu przychodzi? Już przeszły rok. Okej, okay. Jest pan sam? Sam. A małżonka? I mój. 6 lat. Sześć lat jest pan wdowcem. Czyli właściwie, kochani, można uznać, że większość tutaj wdowy, wdowce, tak? Mhm. No a nie daje pan sobie szansy na takie drugie otwarcie, panie Franciszku? 86 lat to jest za dużo. Ile pan ma lat? 86? No tak, będzie za chwilę. Nie no, w ogóle nie wierzę w to. To nie jedna dziewczyna mi tak powiedziała, że nie wierzy. No i po co on ma mieć jedna, jak tu ich ma 23? Kto tu jest najstarszy z towarzystwa? Nie ma go dzisiaj. Nie ma tego, nie ma tego. 92 lata. I właśnie sobie pojechał na 6-dniową wycieczkę. Tak. Excuse me, że się tak zapytam. No nieźle. Marzeno, nie patrz na PESEL, tylko się wesel teraz. O, jakie to piękne! Nie patrz na PESEL, tylko się wesel. A żeby tu przychodzić, trzeba płacić? Tak, jest płatność. Ale to wszystko przechodzi przez nasz ośrodek pomocy społecznej. Taka jest procedura, więc oni ustalają tą wysokość, zresztą od dochodu. Mhm. Ale to jest taka kwota naprawdę znośna. Wiecie, co mnie jeszcze zaintrygowało? Ta tablica oczywiście nie umknęła mojej uwadze. Pomysły, czego mi brakuje? Masażysta, śpiewu, muzykoterapia, wycieczek, ogródka, rożno, tańce, spacer, spokój, empatii, jakie ważne, zrozumienia, wysłuchania, okulisty, psychologa, wyjazd, ogrody. I to jest, rozumiem, realizowane.